Podpisane jesienią porozumienie między legionowskim starostą Janem Grabcem a prezydentem Legionowa Romanem Smogorzewskim w sprawie budowy kładki nad torami w ciągu ulic Parkowa Wyszyńskiego przyniosło już wymierne efekty. Rozpoczęte w maju prace budowlane nabrały tempa i w obecnej chwili widać już ich pierwsze efekty. Zamknięty został etap wykopu fundamentów i przeróbek instalacji. Pojawiły się też pierwsze elementy konstrukcji stalowej. W tej chwili widać już postępy głównych elementów konstrukcyjnych kładki. Szalowane są także miejsca, w których będą wylewane podjazdy. Także prace nabierają tempa. Już wkrótce spodziewamy się, że pojawi się także konstrukcja, która w tej chwili jest przygotowywana przez firmę wykonującą roboty budowlane, która będzie nasuwana nad tory kolejowe, która będzie stanowiło to główne przęsło kładki łączącej dwie części miasta. Kładka będzie miała 22 metry długości, 8 wysokości i 4 szerokości. Będzie wykonana z konstrukcji stalowej. Dodatkowym atutem będzie pochylnia o znacznym stopniu nachylenia, która umożliwi bezpieczne przejście lub przejechanie nad torami wózkiem i rowerem. Projekt nie przewiduje wykonania wind. W tym momencie od strony północnej mamy zabetonowane słupy pod ciągi pieszo-rowerowe i trwają prace przy szalowaniu pod płytę pochylni. Od strony południowej mamy zabetonowaną część słupów pod ciąg pieszo-rowerowy. Część jest zaszalowana i właściwie w tym tygodniu powinniśmy je zabetonować. Podpory pod podkładkę i pod schody będą wykonane po usunięciu kolizji z linią średniego napięcia na powierzchnię, która będzie usunięta w przyszłym tygodniu. Przy tworzeniu harmonogramu prac i planowaniu kolejnych robót wykonawca musi jednak brać pod uwagę trudny teren, w jakim się one odbywają. Nie jest łatwa z racji tego, że jest nad torami PKP i tutaj praca przy tym ciągu kolejowym, przy czynnym, praca w pobliżu trakcji czynnej. To są zagrożenia takie BHP i na to musimy zwracać praktycznie cały czas uwagę. Ponadto ze względu na wzmożony ruch pociągów pracownicy budowlani są zobligowani do wykonywania robót w godzinach określonych przez kolej, a nie w czasie, kiedy firma jest gotowa do instalowania odpowiednich elementów. Mimo tych niedogodności prace posuwają się do przodu. Jeśli ich tempo zostanie utrzymane i pogoda nie pokrzyżuje planów inwestora i wykonawcy, termin oddania kładki nie zostanie zagrożony i mieszkańcy miasta jeszcze w tym roku będą mogli z niej korzystać. Po zakończeniu robót budowlanych pozostanie jeszcze okres odbiorów technicznych. Tutaj wiele instytucji będzie się musiało wypowiedzieć o jakości wykonanych prac, o zgodności z normami. Niestety te odbiory mogą trwać, jak się przekonujemy, jeszcze kilka tygodni po zakończeniu prac budowlanych, stąd bezpieczniej podawać termin końca listopada. Pozostaje mieć nadzieję, że legionowianie szybko przyzwyczają się do nowej przeprawy przez tory, a może nawet ją polubią. To przejście w poziomie nie mogło być utrzymane. Większość mieszkańców opowiedziała się właśnie za kładką, uznając, że kładka będzie korzystniejsza niż budowa podziemnego tunelu, który również musiałby wyliczyć kilkadziesiąt metrów długości, może nawet sto kilkadziesiąt metrów długości i mógłby być może trudniejszy do pokonania dla wielu osób. Kładka nad torami kolejowymi w ciągu ulic Parkowa i Wyszyńskiego będzie kosztowała niewiele ponad 3 miliony złotych.